Cześć wszystkim, z tej strony Raven i witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. I witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej miniserii na moim kanale, w której będę po prostu przedstawiał każdego zabójcę z gry, jego umiejętność przyswajalne, jego moc oraz jakieś moje porady dotyczące perków, dodatków do mocy itd. Żeby pokrótce przedstawić wam każdego z killerów dostępnych w grze. Dzisiejszym killerem jest Trapper. Oczywiście pierwszy zabójca na liście i generalnie twarz całego Dead by Daylight. Już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się taka miniseria. Informacje ogólne. Trapper to jedyny zabójca w grze, który posiada pasywną moc. Jest on zabójcą o łatwym poziomie trudności. Jest wysoki i posiada standardowy 32-metrowy zasięg terroru oraz porusza się z prędkością 4,6 metra na sekundę, czyli 115% prędkości ocalałego. Jego moc to pułapki na niedźwiedzie. Standardowo Trapper pojawia się na mapie z jedną pułapką w ręce. Pozostałe pułapki są rozsiane po mapie. Przytrzymując przycisk mocy, możemy rozstawić pod sobą pułapkę. Jeżeli zdrowy ocalały w nią wejdzie, zostanie zraniony i unieruchomiony. Ocalały może jednak spróbować wydostać się z pułapki. Ma na to 25% szans, a każda próba wydostania się trwa 2,5 sekundy. Po wydostaniu się pułapka zostaje rozbrojona. Ranny ocalały, który wejdzie w pułapkę, nie zostanie ponownie zraniony. Zostanie jedynie unieruchomiony. Dodatkowo, ocalali mogą próbować rozbroić pułapki, które zauważą, aby nie stanowiły dla nich zagrożenia. Jeśli to zrobią, zabójca dostanie powiadomienie. Aby tego uniknąć, najlepiej stawiać pułapki w miejscach z wysoką trawą, bądź w miejscach, w których ocalały się tego nie spodziewa. Drugą metodą jest stawianie pułapek na oknach lub na paletach, aby sprawić, by ocalały podczas przeskoków nie wdepnął. Jednak radzę być ostrożnym na paletach. Jeżeli postawisz pułapkę na środku palety, ocalały będzie mógł ją przewrócić i bez szwanku przejść na drugą stronę. Umiejętności przyswajalne. Trapper, tak jak każdy inny zabójca, posiada trzy unikalne umiejętności. Pierwszą z nich jest niepokojąca obecność. Umiejętność ta sprawia, że ocalali w zasięgu terroru zabójcy mają o 6, 8 oraz 10% większą szansę na wywołanie testu umiejętności podczas leczenia czy naprawiania generatorów. Dodatkowo umiejętność ta sprawia, że paski sukcesów są zmniejszone o 40%, 50% oraz 60%. Brutalna siła. Sprawia ona, że zabójca wykonuje akcję niszczenia palet, ścian oraz generatorów 10%, 15% bądź 20% szybciej. Bardzo prosty, a często bardzo pomocny perk. Ekscytacja. Kiedy niesiesz ocalałego, twoja prędkość ruchu jest zwiększona o 6%, 12% oraz 18%, a twój zasięg terroru zwiększony o 12 metrów. Dodatki do mocy. Nie będę opisywał każdego dodatku do mocy Trappera, tylko przedstawię wam moim zdaniem najlepsze z nich. Na pierwszy ogień idą dodatki zwiększające ilość pułapek, które Trapper może przy sobie mieć. Mowa tu o dodatkach takich jak worek Trappera, który pozwala nosić jedną dodatkową pułapkę na niedźwiedzie, torba Trappera, która umożliwia noszenie dwóch dodatkowych pułapek, oraz poszywany plecak, który pozwala nosić kolejne dwie pułapki. Jeżeli gracie Trapperem, to na pewno wiecie, jak irytująca jest możliwość noszenia tylko jednej pułapki i konieczność przechodzenia całej mapy po kolejną. Z tymi dodatkami wasz problem zostanie rozwiązany. Kolejnymi ciekawymi dodatkami są dodatki przyciemniające pułapki. Trapper posiada takie dwie. Kampesz oraz butelkę smoły. Dla porównania, teraz wyświetla się wam porównanie pułapek bez dodatków oraz z nimi. Kolejnym, moim zdaniem, dobrym dodatkiem jest opalizująca osełka, która sprawia, że raz na 30 sekund losowa pułapka na niedźwiedzie sama się rozstawia. Ostatnim dodatkiem, który mógłbym polecić, jest zakrwawiona sprężyna, która sprawia, że zdrowy ocalały, który rozbroi pułapkę, stanie się ranny. Dodatkowo dodatek ten zwiększa czas potrzebny ocalałym na rozbrojenie pułapek oraz na wydostanie się z nich. Pomocne umiejętności.
ostatnia rzecz. Umiejętności, które są bardzo pomocne podczas grania traperem. Pierwszą z nich jest umiejętność przyswajania plagi, skażona interwencja, która blokuje generatory na 120 sekund na początku gry. Ten czas można spożytkować na rozstawianie pułapek po mapie, bez obaw, że zostaniesz zgenraszowany. Dalej, klątwa ruina. Ruina to umiejętność przyswajalna wiedźmy. Sprawia ona, że nienaprawiane generatory tracą postęp. Stawiając pułapkę przed przeklętym totemem, dostaniesz powiadomienie, gdy ocalały spróbuje dostać się do totemu. Następnie, dreszczyk emocji. Jest to umiejętność przyswajalna Ghostface'a. Po podniesieniu ocalałego, nienaprawiane generatory zostają zablokowane przez byt i są oznaczone białą aurą. Jest to umiejętność, która w łatwy sposób pozwoli ci zlokalizować ocalałych naprawiających generatory poprzez podnoszenie ocalałych unieruchomionych przez twoje pułapki. Ostatnia umiejętność, dysonans, czyli umiejętność przyswajalna Legiona. Generatory naprawiane przez dwie lub więcej osób zostaną podświetlone żółtą aurą i wywołają głośne powiadomienie dźwiękowe. Ten perk pozwoli ci łatwo zlokalizować ocalałych na początku oraz w trakcie gry.